Wiktor, a wy nie potrzebujecie przypadkiem drugiego mikrofonu? Co ty za głupoty pleciesz? Patryk powiedział, że jeden w zupełności nam wystarcza. Cześć! Z tej strony Wiktor. Zapraszam was na specjalne wydanie Kobi News, w którym przedstawię wam najnowszy katalog Kobi na jesień i zimę roku 2023. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Uwaga! Pamiętajcie, że daty wydania, ilość klocków oraz wygląd zestawów są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Naszą analizę rozpoczniemy od maszyn naziemnych z I i II wojny światowej, by płynnie przejść do samolotów z serii Historical Collection. Gdy już omówimy wszystkie nowości, zajmiemy się naziemnymi i podniebnymi nowinkami z Armed Forces, by skończyć na motoryzacji. Zatem, by nie przedłużać, bo zapowiada się naprawdę długi materiał, zaczynajmy. Mark I to pierwszy brytyjski czołg użyty bojowo podczas I wojny światowej. Muzealny egzemplarz znajdujący się w The Tank Museum został starannie odtworzony z klocków w skali 1:35, pasującej do reszty kolekcji Great War. Jest to tak zwany męski typ uzbrojony w 2 działa w bocznych kazamatach oraz karabiny maszynowe. Maszyna ta odwzorowana została wraz z jej fenomenalnym kamuflażem. W komplecie figurka czołgisty z epoki. Puma to niemiecki, 8-kołowy ciężki samochód pancerny, produkowany w latach 1943-1945, uzbrojony w zamontowaną na wieżyczce 50-mm armatę. Klockowy model został opracowany w skali 1:35 i uzupełnia wciąż rosnącą kolekcję niemieckich pojazdów z okresu II wojny światowej. Uwagę zwraca śliczny trójkolorowy kamuflaż pasujący do wydanego wcześniej SDK-FZ-251/9 w komplecie atrakcyjna figurka i tabliczka z nazwą. SDK-FZ-234/3 Stummel to niemiecki 8-kołowy ciężki samochód pancerny wsparcia piechoty, produkowany w latach 1943-1945. Brat bliźniak standardowej Pumy, tylko na sterydach. Uzbrojony w zamontowaną w nadbudówce 75-mm armatę, klockowy model został opracowany po raz pierwszy w skali 1:35. W komplecie oczywiście atrakcyjna figurka żołnierza i tabliczka z nazwą. Niezwykle dynamicznie rozwijany przez Niemców czołg średni z okresu II wojny światowej, spośród wielu wersji oznaczonych literami od A aż do N, wybraliśmy produkowaną w latach 1941-1943 wersję Aufs J. Model wydany po raz pierwszy w skali 1:35 idealnie nawiązuje do frontu wschodniego oraz siostrzanego Panzer IV Aus G wydanego na licencji Company of Heroes 3. Model posiada działającą trakcję gąsienicową, ruchomą wieżę i mnóstwo nadruków. W komplecie figurka i tabliczka z nazwą modelu. Niemiecki ciężki niszczyciel czołgów zbudowany na bazie legendarnego Panzerkampfwagen Sechs Ausführung B Königstiger. Ciężko o bardziej potężny pojazd z okresu II wojny światowej. Mogliście już zobaczyć tę maszynę w wersji Limited. Teraz pora na edycję standardową. Ten wielki model zawiera historyczne oznaczenia. Piękny kamuflaż, odtworzone wnętrze, wyjmowany silnik, ruchomą trakcję gąsienicową i figurkę dowódcy. Prawdziwa uczta dla fanów historii i techniki wojskowej. Model w skali 1:28 zawiera w komplecie tabliczkę z nazwą. KW-2 to prawdziwa rycząca bestia wprost z radzieckich fabryk produkujących traktory, lokomotywy lub konserwy. Jego potężna 152-mm armatochaubica pokonywała wszystko, co stanęło na jej drodze. Od niemieckich czołgów po silnie umocnione punkty wrogiego oporu. Po raz pierwszy ten bardzo charakterystyczny pojazd wydajemy w skali 1:48. Model posiada ruchomą wieżę i lufę oraz działającą trakcję gąsienicową. KW-2 idealnie uzupełnia kolekcję czołgów wydawanych w skali 1:48. Teraz
wzbijmy się ponad chmury, by dostrzec najnowsze modele z serii lotniczej. Junkers Su-87 Stuka to niemiecki bombowiec nurkujący z okresu II wojny światowej. Jest to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych samolotów tego konfliktu. Kto z nas nie zna straszliwego ryku towarzyszącego manewrowi nurkowania? Cechą charakterystyczną Ju-87 były skrzydła w konfiguracji litery W, co doskonale oddaje nasz model. Ju-87 w wersji B2 był przeznaczony do zadań wykonywanych w Afryce. Klockowy model, opracowany w skali 1:32, zawiera piękny kamuflaż tropikalny, którego jeszcze nie było na żadnym sztukasie, oraz szczegółowe nadruki. W komplecie znajduje się podstawka ekspozycyjna, figurki pilotów oraz tabliczka z nazwą. Wśród Polaków krąży pewna ludowa mądrość, jakoby karasie jadły... Karasie jedzą gówno? W każdym bądź razie nasz nie je. Ten polski lekki bombowiec i samolot rozpoznawczy, tak zwany samolot liniowy, był bardzo wyczekiwany przez fanów polskiego lotnictwa. Karaś został zaprojektowany na początku lat 30. XX wieku w państwowych zakładach lotniczych w Warszawie. Starannie opracowany w skali 1:32 model zawiera nadruki z historycznymi oznaczeniami. W komplecie znajduje się podstawka ekspozycyjna, figurki oraz tabliczka z nazwą modelu. Wczoraj PZL P11, dziś Karaś, to może jutro Łoś. Amerykański pokładowy samolot torpedowo-bombowy. Debiut bojowy maszyny miał miejsce 4 czerwca 1942 roku w pierwszym dniu bitwy pod Midway. Avengery stały się standardowym samolotem torpedowym amerykańskiego lotnictwa podczas wojny na Pacyfiku. Dzięki temu zyskały status ikonicznej maszyny. Model zawiera dostęp do kabiny, figurkę i tabliczkę z nazwą modelu. Do-17 to niemiecki samolot bombowy i rozpoznawczy z okresu II wojny światowej, używany także w wersji nocnego myśliwca. Ze względu na charakterystyczny kształt kadłuba, nazywany przez załogi Bleistift, czyli ołówek. Zaprojektowany w skali 1:32 duży samolot zawiera dedykowaną, w pełni przeszkloną kabinę z dostępem dla pilotów. Nadruki, ruchome śmigła i tabliczkę z nazwą. Schemat malowania nawiązuje do tego z pierwszych lat wojny. Zatem śmiało samolot ten może występować nad Polską z 1939 roku, jak i Wielką Brytanią w 1940. Otoczony aurą tajemnicy, najbardziej intrygujący projekt lotniczy z okresu II wojny światowej był pierwszym na świecie odrzutowym samolotem o konstrukcji latającego skrzydła. Szczegółowy model zawiera nadruki, teoretyczny kamuflaż, składane podwozie i dostęp do kabiny, figurkę pilota testowego oraz tabliczkę z nazwą maszyny. Już teraz, gdy dopiero przedstawione zostały wizualizacje naszego Hortena, model ten wzbudził duże emocje i zainteresowanie. Z całą pewnością jest to obowiązkowy model dla każdego fana Wunderwaffe. Teraz czas przejść do najnowszych samolotów myśliwskich w skali 1:48. Już mogliście się spotkać z pierwszym modelem, jakim był P-51D Mustang, wydany na licencji Top Gun Maverick. Teraz nadszedł czas na kolejne kultowe maszyny z kolekcji Easy Planes. Zestawy te są idealne na dobry początek przygody z polskimi klockami konstrukcyjnymi Kobi. Zacznij od myśliwców, a skończ na potężnych bombowcach, czołgach i okrętach. Podstawowy typ samolotu myśliwskiego cesarskiej i japońskiej marynarki wojennej w okresie II wojny światowej. Na jego ciemnozielonym poszyciu znajdziesz oznaczenia japońskie, odwzorowane za pomocą nieścieralnych nadruków. Jak-3 to słynny radziecki samolot myśliwski, produkowany od 1944 roku. Kuzyn po fachu takich maszyn jak U-2 czy MiG-3. I zarazem maszyna mogąca śmiało mierzyć się z niemieckimi Messerschmittami czy Focke-Wulfami. Klockowy model zawiera nadruki z oznaczeniami, starannie odwzorowany kamuflaż i ruchome śmigło. W lotnictwie polskim używano łącznie 25 sztuk samolotów tego typu
w okresie od listopada 1944 roku do lutego 1946 i wchodziły w skład 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Klockowy model zawiera polskie oznaczenia odwzorowane za pomocą dokładnych nadruków. Pierwszy użyty bojowo samolot myśliwski o napędzie odrzutowym produkowano masowo podczas II wojny światowej przez Niemcy. Legendarna maszyna będąca postrachem alianckich bombowców nosi zielony kamuflaż oraz oznaczenia Luftwaffe pod postacią białych Balkenhojców. Teraz czas na trochę długo wyczekiwanych nowości z Armed Forces. T-72 M1R jest przykładem modernizacji starszego sprzętu wojskowego, aby dostosować go do współczesnych wymagań pola walki. Klockowy model popularnego w wielu armiach świata czołgu został opracowany w skali 1:35. Czołgi tego typu zostały przekazane przez Polskę na Ukrainę. Stąd w zestawie flagi i figurki nawiązujące do obu narodów. T-72 to radziecki czołg podstawowy, który wszedł do służby w latach 60. XX wieku. Nieco później był produkowany na licencji, m.in. w Polsce i Czechosłowacji, skąd trafił do wschodnich Niemiec. Maszyna prosta i trwała. Na takim właśnie teciaku służył mój tata. Jego modyfikacje służą do dzisiaj również w konflikcie na Ukrainie. Klockowy model w skali 1:35 został opracowany w barwach ZSRR i NRD. W komplecie figurka czołgisty. MiG-29, kod NATO Fulcrum, to radziecki, obecnie rosyjski, współczesny myśliwiec produkowany od 1983 roku. Od 1989 roku samolot służy w Siłach Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. W 2023 roku Polska przekazała Ukrainie część swojej floty MiG-29. Klockowy model 2 w 1 zawiera dwa komplety oznaczeń odpowiednio dla Polski i Ukrainy, pozostawiając budowniczemu zestawu wybór nacji. Samolot z kolekcji Armed Forces został opracowany w skali 1:48 i zawiera nowe dedykowane stateczniki pionowe, poprawki konstrukcyjne, dwie tabliczki z nazwą oraz podstawkę ekspozycyjną. Ten MiG-29 swoją trójkolorową charakterystyczną malaturą odzwierciedla maszynę latającą w szeregach wschodnich Niemiec. Jego imponujący kamuflaż oraz oznaczenia przynależności państwowej zostały odzwierciedlone za pomocą licznych nadruków. Panna Avia Tornado to odrzutowy dwumiejscowy samolot myśliwski o zmiennej geometrii skrzydeł, wyprodukowany przy współpracy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Klockowy model posiada ruchome skrzydła, dedykowane elementy konstrukcyjne, piękny brytyjski kamuflaż, podstawkę ekspozycyjną wraz z tabliczką zawierającą nazwę modelu i dwie figurki pilotów. Pan Avia Tornado IDS to odrzutowy dwumiejscowy myśliwiec przechwytujący. Nasz model posiada ruchome skrzydła, dedykowane elementy konstrukcyjne, niemieckie oznaczenia, podstawkę ekspozycyjną wraz z tabliczką zawierającą nazwę modelu i dwie figurki pilotów. Odrzutowy, dwumiejscowy samolot myśliwski w malowaniu brytyjskim o nazwie własnej Pożeracz Migów, nawiązującym do słynnej historii zniszczenia irackiego samolotu podczas wojny w Zatoce Perskiej. Klockowy model posiada ruchome skrzydła, dedykowane elementy konstrukcyjne, charakterystyczny kamuflaż tropikalny, podstawkę ekspozycyjną wraz z tabliczką zawierającą nazwę modelu i dwie figurki pilotów. A teraz coś dla wszystkich fanów klockowej motoryzacji, zarówno tych w dużej, jak i mniejszej skali. Maserati MC20 to futurystycznie wyglądający bolid z drzwiami otwieranymi do góry. To jednocześnie supersportowy samochód, którego w każdym elemencie wyczuwa się geny włoskiej marki. Najbardziej charakterystyczną cechą auta jest składany dach, który dzięki zastosowaniu skali 1:12 odtworzyliśmy z klocków konstrukcyjnych. Odtworzone wnętrze, skrętne koła, niesamowity design i 2100 elementów zapewniających wiele godzin budowy zwieńczonych powstaniem modelu
obok którego nie da się przejść obojętnie. Aby uczcić nadejście modelu MC20 Cielo, Maserati przygotowało edycję limitowaną Prima Serie, obejmującą zaledwie 65 egzemplarzy i cechującą się niezrównoważonym wyglądem zewnętrznym oraz charakterystycznym, wyjątkowym wnętrzem. Ten unikalny Spider jest dostępny wyłącznie dla garstki wybrańców. Wydanie kolekcjonerskie Kobi rozszerza grono posiadaczy tego elitarnego super samochodu. Niesamowity design, możliwy jedynie przy skali 1 do 12, fantastycznie odtworzone wnętrze, niesamowite detale, składany i działający dach targa, podstawka ekspozycyjna z tabliczką i 2300 elementów zapewniających wiele godzin budowy. Najnowsza wersja otwartego coupé od Maserati. Klockowy model w skali 1 do 35 nadąża za premierą nowości. Dzięki specjalnie zaprojektowanym klockom, wiernie oddającym kształty nadwozia oraz trwałym nadrukom, pojazdy stworzone przez Kobi wyglądają jak małe dzieła sztuki. Za sprawą solidnej konstrukcji i ruchomych kół na specjalnych gumowych oponach sprawdzi się również idealnie jako zabawka. Nowe wcielenie ikony, która od 75 lat rozpala umysły fanów motoryzacji na całym świecie. Gran Turismo najnowszej generacji ucieleśnia najlepsze cechy poprzedników. Dzięki specjalnie zaprojektowanym klockom, wiernie oddającym kształty nadwozia oraz trwałym nadrukom, nasz model śmiało goni swój zachwycający pierwowzór. Maserati Gran Turismo Flogor, czyli najnowsze Gran Turismo Maserati z napędem elektrycznym. Auto wykonane w skali 1 do 35 dzięki specjalnie zaprojektowanym klockom oraz nadrukom wiernie oddaje kształty nadwozia oryginału. Klockowy model idealnie nadaje się do ekspozycji w kolekcji dorosłego fana motoryzacji. Ze sprawą solidnej konstrukcji i ruchomych kół na specjalnych gumowych oponach sprawdzi się również idealnie jako model dla tych młodszych fanów. Legendarna czarna wdowa w zupełnie nowej skali 1 do 35 uzupełni kolekcję licencyjnych samochodów od Kobi. Dzięki specjalnie zaprojektowanym klockom, wiernie oddającym kształty nadwozia oraz trwałym nadrukom, pojazdy stworzone przez Kobi mierzą się z legendą pełnowymiarowych pierwowzorów. Klockowy model idealnie nadaje się do ekspozycji w kolekcji dorosłego fana motoryzacji. Za sprawą solidnej konstrukcji i ruchomych kół na specjalnych gumowych oponach sprawdzi się również idealnie jako zabawka. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku otwarte nadwozie Opla Rekord zachwycało swoim stylem, elegancją i charakterystycznym wyglądem. Ten model łączył jednocześnie komfort z niewątpliwym urokiem estetycznym. Licencyjny klockowy model w skali 1 do 35 przypomina o legendzie europejskiej motoryzacji. Powiększ swoją kolekcję o kolejnego klasyka. Już wcześniej wydawaliśmy Citroen 2CV, duże Charlestony oraz trzy mniejsze. Nie mogliśmy odmówić sobie dodania do naszej oferty kolejnej maszyny tego typu. Citroen 2CV Dolly z 1985 roku to legendarna maszyna w pasującej do figurek skali 1 do 35. Oprócz jego czerwono-białego lakieru znajdziecie również szereg innych zalet. 5 biegów, wykonanie z blachy mogącej zastąpić firankę oraz klimatyzacja pod postacią składanego płóciennego dachu. To wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz ważne informacje. W serwisie Facebook działa nasza strona Kobi Fans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków konstrukcyjnych Kobi. Nie zapomnijcie zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Czekam na Wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.